Straż Świątecznej Pomocy zaczyna się już dzisiaj, w piątek, tym balem karnawałowym, który widzimy tutaj za nami w Szkole Podstawowej nr 11 w Pieczyskach. Rozpoczyna się wielkie świętowanie wielkiego finału. Jest z nami sprawca tego zamieszania, pani Natalia Kamińska, nauczyciel ze szkoły nr 11 na Pieczyskach. Dlaczego się zdecydowaliście na taką formę? To znaczy, od zawsze jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej i myślę, że to nam, organizatorom, tutaj nauczycielom, taki pomysł spadł do głowy, ponieważ w tym roku powstała u nas pierwszy raz pierwsza klasa jako w nowej szkole podstawowej, dlatego taki pomysł na bal się wziął właśnie i myślę, że był to strzał w dziesiątkę. A myśl o wieczorze, nie mogę usiedzieć. Jak to jest? Dzieci wiedzą o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Rozumieją, po co pomagać? Myślę, że tak. Znakiem charakterystycznym jest czerwone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci chętnie wrzucają datki do puszki, w zamian dostają serduszko. Kulinarne atrakcje na niedzielnym finale, ale dzisiaj co z takiego przygotowaliście właśnie tutaj dla dzieciaków, uczestników tego balu? Moi drodzy, mamy przygotowaną salę, a w tej sali pyszne przekąski, słodkie desery. O 18:00 wjeżdża ciepły poczęstunek, pizza wyciągnięta prosto z pieca, gorąca, smaczna. Także kulinarnych atrakcji nie zabraknie nawet dzisiaj.